Dzisiaj chcecie przekonać, że dojście do sukcesu, do czegoś dużego, to jest owoc regularnych, małych, codziennych kroków. To jest książka. 32 dni pracy, każdego dnia 1000 słów. To w druku będzie około 180 stron. No dobra, ale może książki nie będziesz pisać. No dobra, inny przykład. W tym tygodniu skończyłem pracę z kierownikami u moich klientów. Osoby, które na dwa tygodnie każdy sobie postawił cel co osiągnie i jaki będzie miernik tego sukcesu. A ja codziennie dzwoniłem i pytałem co zrobiłaś, co zrobiłeś. Większość z nich po dwóch tygodniach miała swój cel osiągnięty. Reasumując, to nie wielki skok, to nie poświęcenie 12 godzin w weekend, żeby nadgonić zaległości, jest tajemnicą sukcesu, ale właśnie tam mrówcza Codzienna praca. Ta godzina, dwie godziny, może i 15 minut na zrobienie czegoś, co ci prowadzi do Twojego celu. Do rozwoju Twoich kompetencji, do stworzenia dzieła, do wypracowania tężyzny, czy duchowej, czy fizycznej. Także rekomenduję małe, codzienne kroki.